Wygląda sprawa w ten sposób. Pierwsze mieszkanie, tak jak łatwo policzyć, to było rok po ogłoszeniu naboru. To po pierwsze. Drugie mieszkanie właściwie 2 lata po naborze, 4 miesiące po oddaniu inwestycji do użytku. Informacja w zasadzie była ogólnie dostępna, bo każdy zwalniany miał mieszkanie. Natychmiast, że tak powiem, uwalnialiśmy i wskazywaliśmy do zagospodarowania, poszukując chętnych. Dziękuję panu za to, że pan jest transparentny i to jest taki też sygnał, że władze miasta chcą pełnej transparentności. Mam jedno proste pytanie. Czy prawdą jest, że wiceprezydent Maciej Wujec, który nadzoruje TBS, również ma mieszkanie na ulicy Olewskiej 33-35? Nie jest to prawdą, proszę państwa. Czyli nie posiada, nie jest użytkownikiem mieszkania na ulicy Olewskiej 33-35? Nie posiada, nie jest uczestnikiem programu, nie użytkuje. Czyli ma, czy jakikolwiek inny wiceprezydent jest uczestnikiem tego programu? To jest pytanie o władze miasta Opola. Jestem przekonany, że ta informacja, bo za chwileczkę oczywiście będę pytał o naczelników, ale czy którykolwiek z wiceprezydentów jest uczestnikiem programu, o którym mówimy, na ulicy Olewskiej 33-35. Może pan nie wskazywać imienia i nazwiska, ale czy którykolwiek z wiceprezydentów ma prawo do użytkowania lokalu, a więc za 5 lat, 4 lata może stać się właścicielem tego mieszkania? Otwarte pytanie. Czy któryś z wiceprezydentów ma tam mieszkanie? Panie prezesie, czyli nikt z urzędników ratusza nie posiada lokalu, oprócz prezydenta? Znaczy, wie pani co, co pani rozumie przez urzędników ratusza? Wysokiej Rady. Ratusza? Myślę nie. Nie znam wszystkich urzędników ratusza. W trakcie naboru nie badamy zatrudnienia, ale śmiem przypuszczać, że nie. Nikt z ratusza. A ktoś znany posiadał? No wie pan co, no zaczynamy. Brad Pitt tam nie mieszka. Doda też tam nie ma mieszkania, jeśli tak można. Nie, nie licząc osoby pana prezydenta miasta, który sam, że tak powiem, to ujawnił, to raczej nikt z osób, o jakie państwo domyślam się pytacie, myślę chyba to nie są to osoby takie. Jesteśmy spółką miasta, spółką publiczną, prowadzimy działalność w sposób jawny i oczywisty. Nie jest tutaj, nie mamy żadnych tajemnic, ani jakichś. Nie ukrywamy żadnych faktów. Tutaj cały czas w zasadzie pracujemy dla dobra miasta, staramy się rozwijać naszą ofertę. Tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, czyli od lat 2016 roku, mówię już od kiedy ja zarządzam spółką, wybudowaliśmy i budujemy blisko 400 mieszkań. Wybudowaliśmy w zasadzie całą paletę ofertową, bo od mieszkań komunalnych oddanych do użytku przez mieszkania TBS-owe, czynszowe oraz również w ramach dedykowanych programów do określonych grup społecznych, czy to dla seniorów, czy to dla młodych ludzi, specjalistów na ulicy Kaliskiej. Dodatkowo również część mieszkań na ulicy Kaliskiej również objęliśmy programem najmu dojścia do własności, który został zapoczątkowany w historii działalności spółki jeszcze w roku 2012 i zastosowany w oddanej inwestycji w 2014 roku przy ulicy Krzemienieckiej, czyli to jest jakby taki ciąg, i który również jakby z drobnymi modyfikacjami znalazł swoje miejsce w zastosowaniu przy budowie na ulicy Olewskiej, która wzbudza tyle emocji, nie wiem czy niepotrzebnych, czy potrzebnych generalnie. Również tam zastosowaliśmy jakby ten program, który był wcześniej stosowany w spółce. W zasadzie dlaczego taka formuła, bo tutaj pan poseł złożył pewne zapytanie, na które oczywiście odpowiemy. W tej chwili mogę również, że tak powiem, taką informację jakby na forum tutaj udzielić, gdyż jako że jestem w tej chwili tutaj w siedzibie jakby właściciela spółki, czyli ratusza, Urzędu Miasta,
uzyskałem zgodę od pana prezydenta Wiśniewskiego na ujawnienie pewnych, powiedzmy, dat, które wiążą się z zawarciem przez niego umów, a które tak, które w zasadzie no, nie jestem jakby uprawniony do ujawniania tego tak z wolnej ręki, gdyż czy to są umowy najmu, czy umowy najmu z dojściem do własności, czy inne, jakiekolwiek inne umowy, one są zawierane z niewielkimi wyjątkami kilku przedsiębiorców, którzy prowadzą nas działalność, z osobami fizycznymi i niestety nie jestem jakby uprawniony udostępniać jakichkolwiek danych osobowych tych osób, ich statusu majątkowego, prawnego, adresów. I to trochę komplikuje sprawę, co jest, że tak powiem, wykorzystywane jako jakieś zatajanie faktów, a niekoniecznie jest to możliwe z punktu widzenia prawnego. Tak jak wspomniałem, pan prezydent Wiśniewski upoważnił mnie do udostępnienia tych dat i żeby była jasność, chciałem tylko powiedzieć, że przystąpił do programu, bo padały słowa, że przyznał sobie, czy uznał jakieś tego typu określenia, więc przystąpił do programu najmu z dojściem do własności, czyli poprzez użytkowanie określoną ilość czasu i spłatę, po pierwsze wpłatę 50% ceny rynkowej mieszkania, bo na takiej się opieramy, oraz spłatę przez kolejnych 25 latach pozostałej kwoty łącznie z czynszem najmu, będzie uprawniony do przeniesienia własności tych mieszkań na siebie i przystąpił do tego programu w pierwszym mieszkaniu, to był lipiec 2020 roku, jeszcze w trakcie budowy, a więc blisko rok po rozpoczęciu oficjalnego naboru chętnych na te mieszkania, które nastąpiło, że tak powiem, z kolejnym dniem po spotkaniu z zainteresowanymi osobami, które miało miejsce w czerwcu 2019 roku w Centrum Wystawienników Czekokongresowym, bo to jednak była spora grupa osób i tam skorzystaliśmy z sali. I w kolejnym dniu po tym spotkaniu rozpoczęliśmy oficjalny nabór wniosków do tej inwestycji. Oczywiście z uwzględnieniem osób, które również składały swoje wnioski w 2016 roku, a więc przy pierwszej próbie wyłonienia generalnego wykonawcy tej inwestycji przy ulicy Oleskiej. Zresztą w zasadzie to nie ujawni jakichś danych osobowych, osoby, które składały w tym okresie wnioski, aktualnie zamieszkują i użytkują mieszkania w tej lokalizacji. Co zresztą przykro mówić, niepokojeni są nasi mieszkańcy i otrzymujemy niestety jakieś przykre informacje o nachodzeniu ich przez media. Ale generalnie nastąpiło to w rok po ogłoszeniu oficjalnego naboru. Mieszkania, które pan prezydent Wiśniewski, bo to jak sam powiedział zresztą blisko rok temu, chyba czy półtorej roku temu, że ma tam mieszkanie i mieszkania, czy też uczestniczy w programie, bo on nie jest właścicielem tych mieszkań, to żeby była jasność. Tak jak przypominam, jest to formuła najmu z dojściem do własności, co również spowodowało fakt, że część z tych mieszkań, spora część zainteresowanych pierwotnie wcześniej osób zrezygnowała z chęci uczestnictwa w programie i w ogóle no, straciła jakby zainteresowanie tym w tej lokalizacji. Niejednokrotnie zresztą też wspominałem Państwu przy wielu spotkaniach, bo również mieliśmy i konferencje prasowe i pojawiały się adnotacje w prasie, plus mieliśmy okazję prezentować naszą inwestycję na Oleskiej w październiku 2020 roku
w takim cyklu realizowanym przez NTO na swoim, gdzie wspominaliśmy, że są wolnymi mieszkania, że zachęcamy, prezentowaliśmy formułę, w jakiej to będzie. Także tutaj uważam, że jawnie informowaliśmy o tym wszystkim, opinia i ludzie byli doskonale poinformowani o formule. Drugie mieszkanie, tak jak już wcześniej też również, które pan prezydent wspomniał w swoich wypowiedziach, zostało przez pana prezydenta właściwie już nawet nie zarezerwowane, tylko po prostu przystąpił do programu i przejął to mieszkanie w czerwcu 2021, a więc już praktycznie w kwartał po, nawet 4 miesiące po oddaniu inwestycji do użytku, czyli wykończonych mieszkań gotowych, po rezygnacji przez wcześniejszą panią, która przez blisko półtorej roku miała zarezerwowane to mieszkanie i w ostatniej chwili zrezygnowała, że tak powiem, w styczniu 2021 roku z podpisania i przystąpienia do programu. Zapewne państwo wiecie, że był to trudny rok, była pandemia, no, spora grupa osób, nazwijmy to, nie była pewna jutra i przez to no, rezygnowała, pojawiały się rezygnacje, co postawiło też spółkę jakby w trudnej sytuacji, gdyż zostaliśmy z wolnymi mieszkaniami w tej lokalizacji. Nie chcę użyć słowa, ale było to też pewną jakby ukłonem w stronę spółki, że gdzieś tam się udawało plasować kolejne mieszkania. Zresztą muszę przyznać, że do dnia dzisiejszego, co prawda jeszcze są na stronie internetowej, gdzie publikujemy wolne mieszkania, są udostępnione trzy ostatnie lokalizacje. Wcześniej było ich więcej. Pierwsze mieszkanie, tak jak łatwo policzyć, to było rok po ogłoszeniu naboru. To po pierwsze. Drugie mieszkanie właściwie 2 lata po naborze, 4 miesiące po oddaniu inwestycji do użytku. Informacja w zasadzie była ogólnie dostępna, bo każde zwalniane mieszkanie natychmiast, że tak powiem, uwalnialiśmy i wskazywaliśmy do zagospodarowania, poszukując chętnych. I ono od razu zostało przyjęte przez pana prezydenta? Po jakim czasie? Między jedną rezygnacją a drugą, przy pierwszym mieszkaniu w zasadzie, musiałbym policzyć, tam był chyba, znaczy pierwsze mieszkanie to było, tak jak powiedziałem, pani zrezygnowała w styczniu, pan prezydent w czerwcu zgłosił ten. Drugim, a pierwsze to było takie, że dokładne daty, bo sprawdzałem to, jest 7 dni przerwy między jedną rezygnacją, gdzie wcześniejszy rezygnant zgłosił chęć rezygnacji i po 7 dniach pan prezydent złożył wniosek i wpłacił opłatę rezerwacyjną. Ta osoba, która zrezygnowała z tego mieszkania, po prostu zmieniła lokalizację, powiem, mieszka w innym mieszkaniu, w innym numerze. Wybrała jednak, zdecydowała się na inny numer. Pierwsze spotkanie, jakie się odbyło z przyszłymi najemcami i chętnymi, którzy byli zainteresowani tą lokalizacją, odbyło się w grudniu 2016 roku, nawet tutaj w ratuszu, w sali Karola Musioła, gdzie to było jakby przy okazji pierwszego przetargu, jaki miał miejsce na wyłonienie wykonawcy, jeszcze w 2016. Kwota, która jakby wynikała, wycena metra kwadratowego mieszkania, wynikająca, nazwijmy to, z tych ofert przetargowych, oscylowała w okolicy 5800 zł, co spotkało się z, nazwijmy to właśnie, z brakiem zrozumienia i tak jak pani to powiedziała, nie dziwię się, bo wtedy mówimy o metrze, o koszcie odtworzeniowym metra kwadratowego w okolicy 3000 zł. To tak wyglądało wtedy statystycznie, a wychodziło nam budowa tego budynku około 5800 zł za metr kwadratowy.